Dawno, dawno temu ludzie i zwierzęta żyli w zgodzie i harmonii. Ale złośliwy oszust zwany Wielkim Szachrajem wmówił zwierzętom, że ludzie to ich najwięksi wrogowie. Na szczęście pojawiła się armia herosów, których misją jest ochrona ludzi i zakończenie wojny. Lin Chang, Hardy Sus, Sonia Enigma, Krzepki Rej i inni. Oto Hero 108. Zamek Łysych Orłów. Jeśli tylko masz ochotę, pokój można zdobyć złotem. Jaki cudowny poranek! Powietrze jest rzeźkie, wiatr delikatny, oba słońca tak radośnie świecą. Oba słońca? Ojej, to słońce leci prosto na mnie! Proszę, panie słoneczko, nie świeć tak mocno na mnie, nie chcę się spiec na proszaka! Że ten plan zadziała? Wkrótce odegracie się na zielonych za wasze łysiny. Swojego kapitana, o ile macie odwagę! Piloci do rakiet! Wy brutale!
schwytani przez kulę światła. Nie udało nam się uratować kapitana. To okropne! Musimy jak najszybciej wezwać oddział pierwszy. Kapitan Małpicki ma kłopoty. Oddział pierwszy, jazda! Nareszcie mam szansę zostać pilotem! To będzie fantastyczne! Zostaniecie zrzuceni do Zamku Orłów, żeby uratować kapitana Małpickiego. Dlatego najpierw musicie przejść test lądowania. Jaki test lądowania? No dobra, kto chce skakać pierwszy? To może niech Susik zacznie, on lubi skakać. Mogę być pierwszy. Kto teraz? Ha! Myślałam, że oddział pierwszy nie składa się z tchórzy. Chyba byli tak przerażeni, że zapomnieli użyć fryzur. Lepiej ich powyciągam. Nie! Możesz zrobić im krzywdę! Trzeba ich ostrożnie wykopać. Niestety Lin Chang jako jedyny z was zdał test lądowania. Lin Chang, miło cię znowu mieć w drużynie. Jestem gotowy, by uratować kapitana Małpickiego. Trzymaj ten tor lotu. Ja się zajmę łysymi orłami. A teraz uratujmy mistrza czarów kapitana Małpickiego. Lin Chang, czy możesz postrącać te orły? Niestety, zużyłem wszystkie naboje. Bez rakiety mistrza Chao nie utworzymy formacji, która przebije się przez trąbę powietrzną. Nie martw się, mam plan. Lin Chang! A? Lin Chang zbliża się do nas! Aj, nie ma tu ani jednego orła, który by nas obronił. Wspaniali bohaterowie, czy podać wam jeszcze troszkę lemoniady? Ojojoj, Lin Chang, to nasz największy i najwspanialszy bohater. Co za niespodzianka, spójrz jak dobrze traktujemy twoich przyjaciół. Lin Chang, oni nas uwięzili. Uwięzili? Akurat, zaprosiliśmy ich w gościnę. Czyli nie mielibyście nic przeciwko temu, by mistrz Chao i Barli wrócili do walki? Oczywiście, że nie! Siły powietrzne! Zaatakujmy wroga formacją kuszy! Boo!
Dobry pomysł! Już z łysiną wyglądaliście śmiesznie! Ale teraz wyglądacie jak własne karykatury! Chwilka! Nie! To nie nasza wina! To wina zielony! Ojej! Po raz kolejny nie udało mi się zaprzyjaźnić z orłami! Będę musiał zdobyć ich przyjaźń przy następnym spotkaniu.